Szczęść Boże, coś Wam powiem. Czym jest wiara? Przede wszystkim jest darem Bożym. Nie dostajemy jej w prezencie od rodziców, od księdza na katechezie. Nie kupimy jej w sklepie z dewocjonaliami. Wszyscy jednak mają znaczący wpływ na wiarę. Zaczynając od rodziców, którzy są jak rolnicy uprawiający ziemię. Powinni pielęgnować atmosferę religijną w domu. Powinni troszczyć się o religijne wychowanie dzieci. Dawać osobisty przykład. Jeśli rolnik chce zebrać ziarno z pola, wpierw musi je przygotować, zaorać, podlewać, nawodzić i cały czas czuwać. Jednak sam wzrost plonu do niego już nie należy. Ważna jest praca wokół. Jeśli brakuje tego zaangażowania, nic z tego nie będzie. Zobaczmy, że my w wielu kwestiach nie zagłębiamy się w treść, ale zatrzymujemy się tylko na okładce. Nie angażujemy się, ale stwarzamy pozory. Sami pewnie zauważacie też wzmożony ruch na mszach z udziałem dzieci w okresie od września do maja. A później ławki znów świecą pustkami. Bo przecież trzeba przeżyć rok szkolny i chodzić do kościoła w każdą niedzielę, na nabożeństwa, na spotkania. W końcu dziecię idzie przyjąć opłatek. Raczej tylko nieliczni przyjmują Jezusa. Dzisiejsze słowo Pana Jezusa uświadamia nam, że wiara powinna w nas rosnąć i dojrzewać. Dzieci widzą w tym jakąś tajemniczość, coś nowego, czego dotychczas nie znali. Z czasem ta tajemniczość powinna przechodzić w doświadczenie, które pociąga do wypełniania przykazań bez większych problemów. A celem jest osiągnięcie dojrzałej wiary, która wypełniona jest miłością. Tak prawdę mówiąc, nie mamy pojęcia, jak rozwija się Królestwo Boże, ani Kościół, ani nawet nasza osobista świętość. Kiedy próbujemy przejąć nad tym kontrolę, możemy pójść w zupełnie innym kierunku, niż zamierzaliśmy. To też będzie dobry kierunek. Nieważne, czy my odnosimy sukcesy, czy ciągle doświadczamy porażki. Jeśli będzie w nas zaufanie i poszukiwanie Boga, tym samym zbliżymy się do Jego realizacji pomysłu na świat. To samo dzieje się z dobrem człowieku. Od małego ziarenka wszystko się zaczyna. A jeśli człowiek pozwoli na dalszy rozwój, to końcowy efekt będzie dla nas zaskoczeniem. Tym, co przeszkadza w tym wzroście, jest nasz grzech, który jak chwast zagłusza w nas dobro. Warto przypominać jedną rzecz wynikającą z Ewangelii. Nie ma człowieka straconego. Nawet w najgorszym grzeszniku jest odrobina dobra, która w końcu może wyrosnąć i człowieka przemienić. Dobro jest jakby naszym duchowym i moralnym kompasem, który wskazuje właściwy kierunek naszego rozwoju. Im więcej dobra, tym pewniejsze kroki stawiamy. Pisarz Janusz Wiśniewski stwierdził, że każdy jest przekonany, że śmierć jego będzie końcem świata. Nie wierzę, że będzie to tylko koniec wyłącznie Jego świata. Na śmierci nic się nie kończy. Każdy z nas potrzebuje czasu, aby do pewnych zasad i prawd życia dorosnąć. Wiara potrafi zdziałać cuda, dlatego bardzo ważne jest, by w naszym sercu znalazło się to małe ziarenko. A skoro tak wiele osób nie dostrzega obecności Chrystusa w swoim życiu, to znaczy, że to jeszcze nie ten czas. Tęskniąc za wielkimi, ogromnymi, spektakularnymi dziełami, nie zapominajmy, że wszystko zaczyna się od małych rzeczy, którym jestem wierny. Modlitwy, adoracji, spowiedzi i Eucharystii.